Lidia Sadowa, dzień dobry. Cześć Pawle, dzień dobry. Przygoda z teatrem to przypadek? Czy od najmłodszych lat wiedziałaś, co chcesz robić w życiu? Mnie do sceny i występów ciągnęło w sumie zawsze chyba, bo jak pamiętam, jak oglądałam od przedszkola do Opola, to zawsze widziałam siebie na tej scenie. <laughs> Ale fakt faktem, że troszkę to traktowałam tak, jako rodzaj mrzonki bardziej. mhm mm że, że to pewnie, zawsze mi się wydawało, że to gdzieś ktoś, na no, aktorzy to w ogóle, to nie wiem, to, to już nie wiem, co trzeba umieć i kim być, żeby być aktorem, a no mi się to podoba, ja lubię, chciałabym, ale... Ale w szkole podstawowej brałaś udział? Brałam, w oczywiście, Brawaś. ja brałam udział we wszelkiej maści konkursach recytatorskich, czy też kółkach teatralnych. Zresztą potem zawsze będę najmilej wspominać i preteksty, i potem pracę z panem Waldemarem Koperkiewiczem tutaj w Ośrodku Kultury. Teatres. Tak, i zresztą to tam po raz pierwszy usłyszałam, pan Koperkiewicz zadał mi pytanie, czy będę zdawać do szkoły i dopiero wtedy sama sobie takie pytanie zadałam. Pozwoliłam sobie zadać. Kto popechał ciebie w szkole podstawowej do tych konkursów recetarskich? Nie, mi się po prostu samej to podobało. Mm -hmm. Ja chciałam, ale nie było tak, że ktoś mnie do tego jakoś tam zmuszał, czy specjalnie zachęcał. No, ty jesteś pokolenie gimnazjum? Nie. Aha, ja ta, stara, to jest ta stara, stara. Czyli później było liceum i preteksty. Tak. Ja wynotowałem sobie z jubileuszu takie słowa, na pewno znanej bardzo ci dobrze, pani profesor Urszuli Kosieracki, z którą tu już rozmawialiśmy na Twój temat. I ona życzyła wam jako tym, którzy brali udział w pretekstach, ale też i tym, którzy biorą udział, spotkania ze mną, żeby przyniosły piękne efekty, piękne rzeczy się zadziały. Widzę, jak to, co robicie, uczy Was wrażliwości, jak otwieracie się wzajemnie. Tak było? Tak było. Były cudowne wyjazdy. Byli koledzy, z którymi się tworzyło, y, robiliśmy sami kostiumy. Było to poczucie wspólnoty, że robimy coś razem, razem wymyślamy. Jakoś tam się twórczo spełniamy. Naprawdę myślę, że wyjątkowy czas, dla mnie wyjątkowy czas. Postać Uli Kosieradzkiej, która y, z ogromnym oddaniem od wielu, wielu lat nie tylko prowadzi preteksty, ale przede wszystkim sama wiem, że się doszkala, że cały czas się uczy. Szuka nowych dróg, i zresztą osiągają ogromne sukcesy niezmiennie, więc myślę, że, że, że ULA jest ogromnym darem, jeżeli chodzi o, o sprawy teatralne kulturę. i sokołowską kulturę. Tak. To, że zaszczepia w tych młodych ludziach, ma do tego ciągle pasję, siły, i, i swój przecież osobisty, prywatny czas poświęca na to, żeby, żeby coś w ludziach budzić, tak, więc wspierała przy egzaminach wstępnych, pomagała mi też szukać tekstów. Nieoceniona pomoc, wspaniała kobieta i myślę, że naprawdę taki przyjaciel, na którego do tej pory zresztą mogę liczyć, tak, jeżeli bym coś poprosiła, to myślę, że Ula zawsze, zresztą w drugą stronę też tak działa. Mhm. Preteksty to już był ten moment, kiedy już zaczęłaś poważnie myśleć? Tak, wtedy pomalutku, u mnie zaczął się taki progres od tego pytania pana Waldemara Koparkiewicza, tak, czyli czy zdajesz do szkoły? Wtedy miałam takie ziarenko, które po malutku po malutku zaczynało kiełkować. Byłaś tu i a, tu, czyli tak. w pretekstach i w teatrze. Tak. S. A potem zadała mi takie pytanie moja koleżanka z klasy. Ona chciała zdawać, Ola, i od niej się dowiedziałam w ogóle, jak takie egzaminy wyglądają, co tam trzeba przygotować, i tak dalej, i tak dalej. I to ona mnie też odważyła do tego, że no dobra, no, no to spróbuję, bo jeżeli nie spróbuję, to za 10 lat będę sobie mówiła, a chciałam, a mogłam, a nie poszłam. Więc stwierdziłam, dobra. I zresztą rodzicom też tak powiedziałam, że ja spróbuję sobie dwa razy, jak mi nie wyjdzie, no to pójdę na normalne studia. Ale... A normalne studia to jakie miały być? Miałam w w w germanistykę <gryw> najpierw sobie, tam złożyłam papier na germanistykę. i Taka alternatywa. I tak, i powiedziałam, że dobra, no to, a, a potem sobie pomyślę, pouczę się języka przez ten rok, co będę próbowała jeszcze raz zdawać, jakby mi się nie udało. Ale za, pierwszy, za pierwszym tak, razem no udało ci się. Cudem, po prostu. Jak trwały przygotowania do właśnie to Przygotowałam examenu. teksty i około trzech razy pojechałam na takie konsultacje. konsultacje, tak. I tam się dowiedziałam ważnych rzeczy, między innymi tego, że że na przykład właśnie mam grać sobą. To jest taki trudny, dziwny termin. Czyli, że nie wymyślać sobie postaci, tego w jaki sposób ona jakiś dziwny mówi, na przykład jakieś gesty dziwne robi. Nie, tylko pokazać im, jaką wrażliwość ma litka. Jak litka płacze, jak litka się śmieje, co mnie wzrusza, co mnie bawi, co mnie denerwuje. I dzięki temu, jakby parę tekstów też mi wypadło. Na egzamin już przystępowałam z takimi wybranymi przeze mnie i zresztą na konsultacjach też właśnie tekstami, co myślę, że tylko mi się przysłużyło, że nie miałam takich właśnie. Bobów, nazwijmy to, którymi mogłam, przez które mogłabym odpaść. Za pierwszym razem udało ci się zdać i dostać do Akademii Teatralnej w Warszawie. Tak. Jak profesorowi ciebie szkolili? Bo tutaj myślę, że to też nazwiska dużo znaczą. E, pan Zbigniew Zapasiewicz to była dla mnie ogromna, znaczy wielka postać. Z panią Olgą Sawicką, która zresztą gościła tak. tutaj u nas. Krystyna Tkacz, Budzisz Krzyżanowska. Z Mają Komorowską się zazwyczaj tylko mijaliśmy, bo <grych> ona akurat miała zajęcia na innym roku, ale nawet kontakt właśnie z takimi profesorami, yy, nawet jeżeli ciebie nie uczyli, to i tak się gdzieś człowiek z nimi spotykał. Mhm. Jakby trochę czerpał z tej wrażliwości, którą oni mają, z ich świata. Oglądaliśmy na studiach, chodzi się na wszystkie egzaminy, chodzi się, ogląda kolegów, tak? Także też się widzi, kto, jak kombinuje, jak prowadzi. Trochę się nie ma wtedy tej świadomości, jak co oglądać, ale przynajmniej się to chłonie, tak? I ja, ja może nie umiałam odróżnić jeszcze, że na czym polega takie granie, a, albo takie, albo jak tutaj kombinowali, ale, ale przynajmniej oglądałam, widziałam, czułam, no chłonęłam to wszystko. Tak? Studia, Akademia Teatralna hmm. to jest dość, no, no każde studia są poważne, no powiedzmy sobie szczerze. No ale to są trudne studia, więc jak wyglądały te twoje pierwsze lata, kiedy zdałaś, kiedy pierwszy, drugi rok no, zupełnie przestawienie się z tego, może takiego, przepraszam za wyrażenie, kółka teatralnego na profesjonalny teatr. Są trudne, są bardzo czasochłonne. W szkole spędzało się, jak to mówiliśmy, 10 dni w tygodniu. Dużo pracy polega na dotykaniu człowieka tak w sposób taki bardzo osobisty, czyli twoich kompleksów, jakichś zranień, no bo nie każdy wyczuje, jak do ciebie podejść. No takie trochę walki sama ze sobą, no to, to trudne było wszystko, nawet, no trudne. Trudne, ale trudne. Uda udało się. Cieszę się, się. że <laughs> za mną i chyba bym już tam nie wróciła. <laughs> A mogliście w jakiś sposób przedstawiać, prezentować swoje umiejętności, będąc jeszcze na studiach? Nie, przez pierwszy rok w ogóle nie można nigdzie grać. To jest też rok selekcyjny, czyli odpada zawsze kilka osób. Potem trzeba uzyskać zgodę, żeby można było zagrać gdzieś na zewnątrz. I takie zgody się już coraz częściej uzyskuje, ale pierwszy rok na pewno nie. Skończyłaś Akademię Teatralną, no i po Akademii Teatralnej szybko zabłysłaś. No, bardzo pan miły. Bardzo panią proszę, <gry> ponieważ zaraz posypały się propozycje ról teatralnych, propozycje filmowe, dubbingowe. No, 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 wiesz, to wszystko trwało. No. To też tak jest. M, widzimy efekt na końcu, mm -hmm. ale. Ale gdzieś musiałaś być zauważona tak. podczas swoich studiów. Tak, natomiast. To jest często ogromne, no szczęście, po prostu szczęście, bo tak w Akademii Teatralnej jednym z moich opiekunów był Piotr Cieplak, który jest reżyserem. Mm -hmm. Rzeczywiście sposób pewnie w jaki ja gram, kombinuję, moja wrażliwość spodobała mu się i pasowała mu do roli. W związku z tym wziął mnie do teatru do pani Krystyny Jandy na rolę y, siostry Dominiki w sztuce Wątpliwość. Później mogłam sobie współpracować z Teatrem Narodowym, robić tam poszczególne jakieś przedstawienia bądź zastępstwa też za kogoś, ale to wszystko trwało. Na dubbing musiałam popracować i poczekać 5 lat. Zanim dostałam etat, to też musiałam trochę poczekać, bo w Teatrze Polskim ten etat dostałam bodajże 5 czy 6 lat po szkole. Także coś, co my widzimy. Zawód aktora jest bardzo niewdzięczny, bo tej pracy częściej nie ma niż jest. Częściej doświadczamy porażki niż sukcesu, i myślę, że to jest tam najtrudniejsze, ta taka frustracja, która z tego wynika, że Częściej no, się coś nie udaje, niż udaje. Mówisz o porażkach, to w jaki sposób to mobilizuje cię do dalszej pracy? Bo niektórych porażki demobilizują do tego, żeby cokolwiek robić Ponieważ dalej. Ponieważ ja kocham swój zawód. Podcinają skrzydła. Tak, ale ja, ja kocham to robić, kocham swój zawód. No i też, dziękować Panu Bogu, mam rzeczy, które mi się udały, tak? Więc mogłam czegoś spróbować, czegoś się nauczyć. Byłam w serialu, byłam w filmie, byłam w dubbingu. To też niesamowicie ułatwia, bo gdyby to były Same porażki, no to nie wiem, czy to jest mm -hmm. mobilizujące dla kogokolwiek, prawda? Zwłaszcza przez tyle lat. Niemniej jednak tak, trzeba się uzbroić na to, że, że mimo naszych najlepszych chęci, być może, największego talentu, może się to nie udać po prostu, bo to, to, na to nie ma reguły i to, i to jest jakby najtrudniejsze w tym. Czujesz się spełniona jako aktorka? Wiesz co, nie mam apetyt na więcej, ale. Też jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co miałam, w związku z czym nie mam już takiego, jak to my mówimy, ciśnienia. Jak być może miałam parę lat temu, chociaż nigdy nie miałam aż takiego imperatywu, żeby za wszelką cenę, to na pewno nie. No to, właśnie, tak, to tak a kto, nigdy że, nie miałam. Aktorzy czasami Ale... mają tak, że mają jakąś taką wymarzoną rolę i po prostu no, czekają, aż reżyser zaproponuje im, bo chcieliby koniecznie właśnie zaprosić. To nie, to ja tak to. nigdy nie miałam. Raczej byłam wdzięczna za wszystko, co mi się przydarza. Kiedyś też byłam bardzo niepewna siebie, więc jakby nie sprzyjało to marzeniom pod tytułem Ja chcę to. Mm -hmm. A teraz troszkę tak sobie myślę, dobra, chciałabym tak, chciałabym tak, chciałabym spróbować tego, no ale to wymaga ryzyka, w związku z czym nawet ta decyzja właśnie o urlopie wychowawczym w teatrze. Ale wydaje mi się, że, że szalenie ważne jest to, żeby właśnie nie stać w miejscu i troszkę próbować sobie robić to, gdzie nas niesie, gdzie czujemy, żeby, żeby się czegoś nowego uczyć, żeby trochę od siebie wymagać, żeby się tak nie zasiedzieć w czymś. Bo potem się budzimy, że właściwie już nie jesteśmy twórczy, nic nowego nie umiemy, nic nowego nas nie czeka. Myślę, że ruch dla aktora jest bardzo ważny, to, żeby robić dużo rzeczy, różnych rzeczy, nie bać się pracy w ogóle wszelkiego rodzaju. No dobrze. No to no. czy zdarzyły Ci się takie momenty w życiu, że miałaś wątpliwości co do wybranej przez siebie drogi? Nie, chyba nie. Co do siebie miałam bardzo często, ale... Drogi ja zawodowej chyba, znaczy, oczywiście. Ja, ja mam chyba tak, że ja śmieję tak swoje popłacze, ale pójdę dalej. Mm -hmm. Tak, czyli bez, bez napiny, że muszę, że to muszę dostać bez, bez pretensji do losu, ale mnóstwo, mnie to kosztuje często emocji i, 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 i sił, ale tak pomalutku, pomalutku ja sobie dłubię ten swój los. Która z twoich dotychczasowych ról najbardziej zapadła ci w pamięci i dlaczego? ze wszystkich, czy? No z wiem, tych z teatr. dotychczasowych, teatralnych. Bo każda z innego powodu, no A nie? no dobrze, no to zacznijmy może teatr. Teatr to na przykład, mam dwie. Jedna to jest, grałam bliźnięta, Wiolę i Sebastiana w Wieczorze Trzech Króli. Dostałam za to nagrodę, taką jedną z najważniejszych teatralnych nagród Feliksa Warszawskiego. Wtedy zaczynałam też jakby chodzić z moim mężem, więc i życie prywatne i zawodowe tutaj się nagle splotło w bardzo fajny sposób. Druga moja taka rola, którą bardzo kocham, jest taka moja, to jest Justysia z męża i żony Aleksandra Fredry. Każda mnie czegoś nauczyła, ale te dwie rzeczywiście takie są chyba bliskie mojemu sercu. Film? W filmie no to debiut mój, bo to tak, takie było pierwsze, te pierwsze no, nowe wszystko, pierwsze kroki stawiane. Na, więc, więc najbardziej w pamięci zapadło mi trzy minuty Macieja Ślesickiego, gdzie grałam z Bogusiem Lindą. A w dubbingu lubię wszystkie takie. Oczywiście Elze lubię i, i lubię Wii moją z cyberpunka, Ale bardzo lubię wszystkie takie pokręcone postaci, typu diabolinę z następców albo <noise> taką nauczycielkę teraz podkładam. Też jest dosyć szalona i śmieszna. Dubbing w ogóle bardzo, bardzo lubię. Wywołałaś cyberpunk. Tak. To jest dubbing w grze. W grze, tak. Co cię pociągnęło do dubbingu w grze? No, kochany, co mnie pociągnęło? Ja dziękowałam Bogu, że ja to wygrałam. To aż tak prestiżowe tak. jest? Tak. Cyberpunk jest grą twórców Wiedźmina kultowego, już. CD Projekt jest ogromną firmą znaną na całym świecie. Dzięki nim w ogóle polska gra była znana na całym świecie, więc na Cyberpunk'a czekały miliony ludzi na całym świecie. Także casting do tego trwał około 40 minut, gdzie przeciętnie casting kończy się w 15-20. I, I to, że to wygrałam, to było naprawdę wielką sprawą, więc. Dubbing w grze to twój debiut? Nie, wcześniej ale wcześniej nie. robiłam bardzo małe postaci. Vi była rzeczywiście jedną, no, no była główną, no taka główna, którą trzeba poprowadzić od początku do końca. Było około dziewięciu tysięcy wersów do zagrania. Nagrywaliśmy to około rok. Tak? Przez, tak, przez rok No, przez rok. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą mówiącą o tym, że jak wielką tremę miała przy publicznym wystąpieniu. Jak to jest z aktorami? Czy wy macie tę tremę cały czas? Czy już się da w jakiś sposób opanować, że wychodzicie pach na deski, teatru i gracie? Ja tremę mam cały czas. Ale jak ona się objawia? Na przykład ja ziewam Aha. i chcę mi się siku. I oczywiście jest taki nerw jak przed mm -hmm. egzaminem, jak przed klasówką, tak? To jest coś takiego, że mam wrażenie, że tak mam ścisk w żołądku, chcę mi się siusiać i cały czas ziewam. No, ale jakby lata robią swoje, czyli już teraz troszeczkę wiem, co robić, żeby to opanować. Nie lubię wystąpień, kiedy jestem sama prywatnie. Łatwiej mi się schować za postacią, więc wolę coś grać, niż występować jako litka. Jeżeli to jest występ typu, że ja muszę wyjść i powiedzieć coś prywatnie, no to najczęściej wiem, że muszę oddychać i mówić wolniej. I to też państwu polecam, bo to rzeczywiście działa, że po prostu zwalniamy, bierzemy kilka głębokich wdechów i mówimy wolno, dajemy sobie czas. Ale jest to trudne, no bo jak się człowiek denerwuje, to galopuje. W teatrze jest w ogóle, trzeba mieć taki naddatek energii, żeby to się przeniosło też do widza, że nie możemy przyjść tam na takim, ze swoimi problemami tak, prywatnymi, z takim, że, że a nie chcę, czy znaczy oczywiście nam się nie chce często, ale nie możesz tego pokazać. Musimy wejść na taki poziom energii, żeby pociągnąć za sobą widownię. Często rzeczywiście, jak kończyłam spektakl, to na przykład dwie godziny potrzebowałam na to, żeby tę energię wytracić, zanim poszłam spać. Byłam zmęczona, zlana, potem i dwa kilogramy lżejsza, ale zanim to jakby z człowieka zejdzie to musi mieć chwilę czasu. W filmie jest jeszcze inny rodzaj energii. Tam mam wrażenie, jest większ, bardziej trzeba być. Myślę, że psychicznie jest może trudniej przy jakichś ciężkich projektach, tak? Bo się bardziej człowiek wczuwa. W teatrze można się schować jednak troszeczkę za techniką. W filmie też, ale uważam, że jednak kamera bardziej wychwytuje stan, w jakim człowiek jest. Weszliśmy w epokę SMS-ów, a młodzież, nawet dzieci, chętnie posługują się w porozumiewaniu z myślowym i obrazkiem. Wiadomo, że nie możemy się na to godzić, musimy im ciągle przypominać, że nadal bardzo ważna jest sztuka, literatura, kultura żywego słowa. Uważasz, że są jeszcze chętni wśród młodzieży do uczenia się poprawnej recytacji, poezji, czy miłości do teatru wśród Oczywiście, młodzieży? Oczywiście, że są, inaczej by nie było chętnych na mhm. mm, egzaminach wstępnych do Akademii Teatralnej. A może to jest tak, ale fajnie być aktorem, więc pójdę i będę Część aktorem. tak ma oczywiście, że także? A, to tak jak w piłce jej, nożnej zobaczę Lewandowskiego, Będę fajnie, Lewandowski, tak, tak fajnie się gra no tak, tak. A potem inaczej to wy. Mm -hmm. A co byś poleciła właśnie młodym ludziom w dobie SMS-ów, w dobie Instagrama, Facebooka, tego obrazkowego świata, żeby jednak tę kulturę żywego słowa, poezję, Teatr pielęgnowali w sobie. Wiesz co? Ostatnio tak sobie się zastanawiałam i świat się zmienia, no nie? Zobacz, kiedyś jak ktoś siedział w książkach, to było, że już zostaw te książki, tak. ileż można czytać, prawda? Bunt młodzieńczy, tak. chowanie się pod kołdrą z latarką. Myślę, że te zdobycze cywilizacji są też dobre, tylko trzeba umieć z nich dobrze korzystać, bo otwierają takie możliwości, o których nam się nie śniło. Sama się bardzo długo przekonywałam do tego Instagrama i koniec końców doszłam do wniosku, no dobrze, mogę narzekać, że mi to nie pasuje, że to nie jest mój klimat, nie, nie mój świat, ale świat na mnie nie, nie poczeka, tak? Albo ja się spróbuję do niego, jakby za nim nadążać na własnych zasadach, dając to, co uważam za wartościowe, być może właśnie z mniejszą ilością lajków, followersów i tak dalej, ale tu sobie trzeba postawić pytanie, na czym mi zależy. Na pewno nie skreślałabym tego, w czym ci ludzie młodzi żyją, raczej jestem tego ciekawa i uważam, że daj im to niesamowite możliwości też do twórczości, bo jak patrzę na studentów filmówek, powiem Państwu, że tak przyjemnie się pracuje. Ostatnio robiłam dla Papai Teledysk, no i byli właściwie sami młodzi ludzie, którzy są jeszcze na studiach. I jak patrzę, jak piękne rzeczy oni tworzą, jaką mają z tego frajdę, jak potrafią godzinami siedzieć, ustawiać ujęcie. Oczywiście upierdliwość jest taka, że wtedy kończymy zdjęcia o czwartej nad ranem, a nie o dwunastej w nocy, jak się miało skończyć. Ale ma się poczucie, że absolutnie wszyscy razem chcemy zrobić coś super, gdzie potem w takiej normalnej pracy to się czasami zatraca. Ja bym radziła, żeby czytać, 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 jak najwięcej czytać, chłonąć, patrzeć na... Fajne rzeczy, rozmawiać z mądrymi ludźmi, takimi, którzy was będą inspirować, którzy was czegoś nauczą, otworzą wam jakieś światy, żebyście mogli odkryć swój własny, wyjątkowy, taki, który jest tylko wasz, niepodrabialny, bo on będzie waszą wartością. Nie to, że zrobicie coś takiego samego jak, nie wiem, jeden YouTuber czy drugi. Nie, to już jest. Niech on tam sobie ma tak jak ma, ty masz inaczej. To jest twoja największa wartość. Chociaż może ci się wydawać, że nie, ale to nieprawda. Jak odkryjesz to, co w tobie jest wyjątkowe, to to już pójdzie. Ostatnio jeden mądry człowiek powiedział, że często ludzie całe życie robią coś, męczą się, a ta ich prawdziwa skóra jest tuż obok, ten ich talent. I gdyby po prostu się zgodzili, że dobra, może nie, nie trzymali się z uporem maniaka, że chce właśnie tak jak ta, jak Zośka, jak Maryśka, to byliby i szczęśliwsi i mieliby większy sukces i tak dalej, więc. Najtrudniejsze pewnie to odkrycie, jaka ta moja skóra jest. Według Lidii Sadowej pasja to? To to, kiedy siedzisz właśnie w środku lasu, <laughs> w sukience na ramionkach, pada deszcz jest 5 stopni na krzyż, do czwartej nad ranem i się cieszysz, że robimy coś fajnego. Wtedy jest to pasja. <laughs> A plany i marzenia na przyszłość? Chciałabym więcej podziałać filmowo, jeżeli to będzie możliwe. Zrobić coś ciekawego, i chciałabym chyba zagościć tak na dłużej w dubbingu. Na pewno jeszcze poeksplorować, co tam jest do odkrycia, i będę szczęśliwa, jeżeli to mi się uda. A jeżeli nie, no to będę kombinować co mogę inaczej. Tego Ci bardzo serdecznie życzę. Dziękuję I ci. wszyscy mieszkańcy na pewno Słowa i słuchacze Katolickiego Radia Podlasie. No i mam nadzieję, że nasze spotkanie nie będzie za kolejne 7 lat, tylko może trochę ja wcześniej. Może szybciej, tak. może szybciej. Lidia Sadowa była moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.